No i jesteśmy na rondzie wiatraczna. Tylko uwaga, będziemy mówić o łączkarni, która znajduje się o tutaj, w tym rejonie. O, nawet tam ją widać. O tu. Żeby nie mylić z innymi cukierniami, które zlokalizowane są gdzie indziej. Mówimy o tej pączkarni tutaj pod tym wielkim blokiem, więc chodźmy tam nabyć pączka. No, jesteśmy pod pracownią, wejdźmy. Nabyliśmy pączki, były do wyboru ze 4 różne. Piątek najbardziej uniwersalny może. Nie, może nie widowiskowe, ale chodziło mi o nadzienie najbardziej zbliżone do normalnych pączków, czyli do pączków z marmoladą. Więc idziemy teraz testować nowego pączka. Pani mówiła, że jest bardzo świeży, codziennie robiony, wczoraj się nie sprzedają. Chodźmy zobaczyć, co zastaniemy w środku. Tak więc kupione pączki, teraz będziemy próbować. Tu oto znajduje się pączek z topaza, a tu właśnie tenże pączek z pączkarni warszawskiej. Akurat nie było pączka z innym lukrem. Chciałem, żeby to była zawartość taka jak ostatnio, czyli raczej jakieś po prostu marmolada. Pani powiedziała, jak słyszeliśmy, że one są świeże, pachnące, dzisiaj robione, więc będziemy go testować. Widać tutaj miejsce wpuszczania nadzienia. Zaraz zobaczymy, jak smakuje dzisiaj ten pączek. Czy jest dobry? No, nadal jest twardy i suchy. No. Nie jest sprężysty, jest świeższy niż wtedy, ale nadal jest glutem. Jest suchy, twardy i jest po prostu... Ciężko się go je i przełyka, jest suchy. Trzeba się namęczyć, żeby go ugryźć. No. 5,50. Kwaśne wnętrze, a to jest zwyczajny pączek z topaza. Tutaj widać, jak wchodziło nadzienie. Ugryźmy. Miękki, zgrabny. No. Po prostu się je. Delikatny. No to jest po prostu bułka, jak kajzerka taka. Bardzo dobre skojarzenie. Kajzerka taka, wiecie, napchana kajzerka marmoladą. No, jak na kajzerkę, to fajnie. No, poszliśmy po pączkę, nie kajzerkę. No, boli mnie szczęka, żeby go jeść. Zdecydowanie jest lepszy od tego, co było wcześniej. Podobno dzisiaj robiony. Wierzę w to. Chcę uwierzyć. A jest, nie jest delikatny. Pączek powinien być delikatny. Ta skóra po prostu jest taka, że się ją je. Szarpie. Ona jest ciężka. A tutaj, proszę, o, skórka się urywa. Skórka odchodzi sama, jest cieniutka, fajna. A tutaj? Patrzcie, jak się rwie. Co to jest? Guma? To jest papa? Co to jest? Tutaj delikatnie się skórka rozłazi. Bo jest fajna i delikatna. No nic. Nadal jestem niepocieszony. No i nie są to genialne pączki, no nie. Tutaj właśnie kombinezon mu zdjąłem. Został taki nagi. Tak jak mówiłem, nadal jestem za pączkami z topaza.
Naprawdę miałem dużo nadziei, że ten pączek okaże się bardzo fajny dzisiaj. Że ten właśnie piątkowy zakup był złym zakupem z racji piątku, ale wtorkowy zakup jest niewiele lepszy. Jest lepszy, ale niewiele lepszy. Oczywiście mógłbym kupić wszystkie i próbować wszystkich, ale akurat wziąłem ten taki. Idę do sklepu i też biorę pierwszy lepszy, który leży. Każdy powinien być dobry z tej pracowni, uważam. No bo pracownia tworzy dobre pączki. Ten nie jest dobry. Tak więc nie wiem, czy pójdę jeszcze raz. Chociaż ktoś mówi do trzech razy sztuka. Pomyślę o tym. W każdym razie nie jestem zachwycony. Pączek jest lepszy. Pójdźcie sami, sprawdźcie. Ja na razie mam dosyć. I zostanę chyba przy pączkach. Nadal przy pączkach topazowych. Jeżeli będę nadal coś chciał odkrywać w świecie pączków, to dam wam znać oczywiście. Zgłoszę się, poinformuję. Tymczasem o... nadzieję. Klasyczny pączek. Delikatny, smaczny. Dobranoc.